Dziś rano nasz czytelnik przesłał nam film i zdjęcia wykonane wczoraj, gdy przypadkiem trafił na dużych rozmiarów wysypisko odpadów w Sontopach Samulewie. Pojechaliśmy tam, aby sprawdzić informacje na miejscu, nagraliśmy ten film i wykonaliśmy zdjęcia, które możecie zobaczyć poniżej. Wysypisko znajduje się przy posesji, między ruinami spalonych budynków gospodarskich. Widać, że są to odpady składowane tam od kilku lat, bo już poprzerastały roślinnością. To kilka do kilkunastu ton różnego rodzaju plastików, opon samochodowych, ciężarowych i osobowych, wraki samochodów i części samochodowe, w tym zbiorniki paliwa oraz części sprzętu gospodarstwa domowego. Sprawę zgłosiliśmy w Urzędzie Miejskim w Biszczynku, wskazując miejsce składowania odpadów. Odpady składowane w opisywanym miejscu w części są sprasowane w kostki. Jak udało nam się dowiedzieć, mogą one pochodzić z dawnego punktu skupu złomu i odpadów, który jeszcze kilka lat temu funkcjonował w Biszczynku.